Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Ze mną podpułkownik Krzysztof Przepiórka. Witam. Cześć. Nie będę ukrywał, że się znamy już ile? Ponad 20 lat. W związku z powyższym pozwolę sobie mówić do Ciebie po imieniu. Krzysztof, książka Dominika Rutkowskiego i Twoja Szturman. Odważni żyją, ostrożni trwają. Co to znaczy? Czyje to jest hasło? O tym haśle całe życie nasze w jednostce wojskowej, ale się później okazało i w pierwszym batalionie szturmowym i w gromie to było wokół tego hasła. A to hasło pochodzi od słów pana generała Petelickiego. On się tym hasłem cały czas posługiwał. To jest twoja biografia, ta książka, prawda? Tutaj pytanie, czy tutaj dużo o gromie możemy dowiedzieć się? Rzeczy, których żeśmy nie słyszeli do tej pory na przykład? Nie chciałem, żeby to była książka o gromie. I to nie jest książka o gromie. Ja zawsze się przed tym broniłem, zresztą mówiłem autorowi, mówię o tutaj moim przyjacielu Dominiku Rutkowskim, że warunek jest mój taki. To nie ma być następna książka o jednostce grom. To ma być książka o młodym chłopaku, z pegerowskiej wsi, który postanowił już w dzieciństwie, że będzie żołnierzem. Dla kogo jest to książka? Dla jakiego czytelnika? Ja to dedykuję młodym ludziom, którzy są na progu podejmowania decyzji, kim chcieliby być w swoim życiu. I myślę, że te wskazówki, to nawet nie są wskazówki, ale ta moja droga życiowa może pokazać i pomóc w podejmowaniu decyzji racjonalnych. Okej. Okay. Ja chcę być tym. Niekoniecznie żołnierzem, bo to jest mnóstwo zawodów, które ludzie sobie układają. Książka napisana dość kolokwialnym językiem. Ja nie ukrywam, że po przeczytaniu zastanawiałbym się, czy mam swojej 16-letniej córce dać w prezencie tą książkę. Na pewno mówisz tutaj o słowach niecenzuralnych, tak. ale żeby ta książka była prawdziwa i żeby pokazać prawdziwy język wojskowy, no czasami są tam wtrącane różnego rodzaju słowa powszechnie uznawane za nieparlamentarne, więc nie chciałem, żeby unikać tego typu. Zresztą wydawanie komend czy rozkazów nie odbywa się językiem literackim, tylko bardzo krótkim, komunikatywnym. A okraszone, jeżeli jeszcze jest to takimi słowami, to myślę, że to nie jest źle. Dość często tutaj w tej książce odnoszę takie wrażenie podczas czytania. Odczuwam, że tutaj Krzysztof Przepiórka, podpułkownik, odważny człowiek. Czy ty jesteś odważnym człowiekiem? Tak, ja myślę, że tak. Bo tu nie chodzi. My rozumiemy odwagę taką żołnierza, że idzie na pole walki tak i walczy z tym przeciwnikiem, jest odważny. Skoczkowie spadochronowi są odważni, bo skaczą, bo z dużych wysokości. Tak, to wszystko jest prawda. Natomiast odwaga zaczyna się w sercu. W sercu i w umyśle. Wtedy, kiedy musimy artykułować swoje poglądy, przekonywać do swoich poglądów, używając odpowiednich argumentów. Bo nie sztuką jest narzucać komuś swoje racje bez użycia argumentów. I to jest właśnie ta cywilna odwaga, o której my mówimy. Cywilna odwaga na początek, później to bardzo miękko może przejść w taką odwagę żołnierską. I to jest odwaga. Słowa generała Petelickiego: odważni żyją, ostrożni trwają. Czy w życiu cywilnym również możemy się do tego odnieść? Czy to tylko dotyczy specjalsów? Nie, jak najbardziej tak. To dotyczy całego naszego społeczeństwa. W ogóle dotyczy to ludzi, tak? Odważni żyją. Nasz świat jest w taki sposób stworzony, że mamy różnorodność, tak? Ta różnorodność właśnie, ta różnorodność polega na tym, że różnorodność jest motorem cywilizacji. No nie możemy budować społeczeństwa zunifikowanego, bo to nic nie daje. I wtedy, kiedy właśnie ci ostrożni trwają, nie powodują tego, że mając swoje przekonania, mając swoje przemyślenia, nie potrafią przekonać innych do tego, no to mamy społeczeństwo zunifikowane. Nie ma różnic, tak? Jest takie jedno społeczeństwo na świecie, bardzo zunifikowane, to tam, gdzie jest
oni są najbardziej suwerennym krajem. To jest Korea Północna. No, no chcemy do takiego kraju dążyć? W październiku prezentacja premiera książki odbyła się. Przyszedł tłum. Widziałem, że ta książka naprawdę znikała z półek. Jak w tej chwili jest ze sprzedażą? Sprzedaje się? Myślę, że się sprzedaje bardzo dobrze. Ja nie mam takich oficjalnych informacji z wydawnictwa, ale wiem, że chyba będą robili jakiś dodruk. Tak, młodzi ludzie już zamawiają. Ja jestem po paru spotkaniach właśnie z młodzieżą, między innymi w Łodzi, w Częstochowie. Teraz jadę na Dolny Śląsk, do Dzierżeniowa, więc tam już zamówiono kilkaset książek. I dobrze, no. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ta moja droga życiowa będzie oddziaływała na młodych ludzi. W takich żołnierskich słowach, jak byś zachęcił naszych słuchaczy do zakupu, przeczytania tej książki? Specyficznie fajnie, tak myślę, bo to takie mam opinie. Jest fajnie napisana, dobrym językiem, jest dynamiczna. Przy tym, że nie ma chronologii w tej książce, powoduje, że bardzo miękko przechodzimy z jednego rozdziału w drugi. Zalecam, polecam, kupujcie, czytajcie i czekam na Wasze opinie. To nie były żołnierskie słowa, ale jak najbardziej zachęcamy. W następnym odcinku podpułkownik Krzysztof Przepiórka o czynnym udziale w stanie wojennym. Czy ma wyrzuty sumienia? Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był podpułkownik Krzysztof Przepiórka. Dzięki. We'll be right back.